Siemanko, siemanko, niezłe wdzianko. Dzisiaj bardzo krótko chciałem porozmawiać o tym, w jaki sposób przewozić aparaty w samolocie. A więc odpowiedź jest bardzo, bardzo prosta. Przewozimy aparaty tylko i wyłącznie w kabinie. Nie nadajemy sprzętu do luku bagażowego, nie wkładamy sprzętu pomiędzy ciuchy do luku bagażowego, nie ukrywamy gdzieś tam, że mam coś, gdzieś ktoś mi nie pozwoli, ktoś mi pozwoli. Bzdura. Pozwolą wam wziąć do kabiny absolutnie wszystko, nawet statywy, oczywiście nie mega długie, mega wielkie, na tyle, ile pozwala wam wasz rozmiar bagażu, który macie zakupiony, zasady linii i tak dalej. Więc jak lecicie Ryanairem na przykład i macie tylko zakupiony mały bagaż, no to kupcie większy, tak? Jeżeli lecicie, nie wiem, Emirates i macie zakupiony, tam nie trzeba zakupywać, tak? To macie duży zakupiony. Do bagażu, tak naprawdę do bagażu, do kabiny Emirates mogę wziąć tą moją największą torbę, którą mam, aparatową, czyli Think Tank Airport Security. Nawet do Ryanaira mogę ją wziąć, tak? Miałem ją razem do Priority, także nie było absolutnie żadnego problemu i można wziąć absolutnie wszystko, a więc aparaty, obiektywy, statywy, te małe, tak, nie te potężne, wielkie, do tła czy do czegoś, tak? Czy jakieś C-standy, paski, baterie, drona, karty pamięci, różnego rodzaju mocowania, kable, wszystko zabieramy, światła, lampy błyskowe, baterie, ładowarki, wszystko zabieramy ze sobą, nie nadajemy nic, robimy tak, ażeby mieć na to oko. Nie o to chodzi, że ktoś nam ukradnie w tym i w tym momencie, ale to jest jedna sprawa. Druga sprawa, rzeczy te mogą nie dolecieć. Lecicie na zlecenie, mogą nie dolecieć. Lecicie na wakacje, mogą nie dolecieć. A w ogóle lecicie gdziekolwiek, przemieszczacie się z punktu A do punktu B, macie sprzęt ze sobą, sprzęt może nie dolecieć. I co wtedy, jak nie doleci? Tracicie całą masę pieniędzy, bo go nie ma. Okej, możecie gdzieś tam dalej walczyć, ale chcecie naprawdę walczyć? Lepiej wziąć ten sprzęt ze sobą, wziąć go troszeczkę mniej i wziąć go ze sobą, nie martwić się o to, co się wydarzy, gdzie się wydarzy, mieć sprzęt na oku. Na razie, pozdrawiam, cześć.